Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach, kolejny odcinek ze Star Stable i słuchajcie, dziś jest środa, kolejna aktualizacja i jeśli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to sąsiedzi robią coś dziwnego, chyba jakiś remont mają albo coś, nie wiem, także przepraszam was z góry za to. Mamy dzisiaj 22 dzień lutego, no i tak, powiem wam, że troszkę jestem zawiedziona kolejny raz, że... A zaraz do tego dojdziemy zresztą. Hej Starfarm, mam nadzieję, że ten pierwszy tydzień walentynkowy w Jorvik był bardzo udany, ale to jeszcze nie koniec zabawy. Jeśli jeszcze nie odwiedziliście Lowy w stajni Jorvik, to może macie ostatnią szansę na udział w wyścigach. Czyli bardzo fajnie, bo wyścigi się przedłużają jeszcze na tydzień. Bardzo się cieszę, to jest akurat fajne. Wędrujący targ wraca. Pamiętacie wędrujący targ, który pojawił się w zeszłym roku? Wrócił, a sprzedawcy usłyszeli, że niektórzy z was rozmawiali o westernowym ogłowiu i przywieźli masę nowych rzeczy. O wow, ale te ogłowia są całkiem ładne. Targ otwarty jest w Srebrnej Polanie, ale tylko w tym tygodniu, czyli pojedziemy sobie zaraz zobaczyć. Dostawa listów i tego, słuchajcie, nie będę czytała, bo tego jest za dużo. Uważam, że ta aktualizacja jest kompletnie bez sensu, akurat jeśli chodzi o te zadania, dlatego że one nie dają żadnych punktów doświadczenia. I od tak sobie, żeby tylko sobie zrobić, to ja wolę tutaj, nie wiem, połowić ryby, która wbije mi reputację, tak? Więc szkoda. Następne rzeczy. Nowe rzeczy w sklepie Lifetime w Murland. W sklepie Lifetime Star Rider w Murland pojawiły się nowe przedmioty. Nowy przedmiot się pojawił. Aha, sprawdź, dlatego sprawdź swój miesięczny prezent. Zaraz pojedziemy, sprawdzimy. I targ koni. Eddie Fren. Przepraszam, plączy mi się język. Plątak mi się języka. Mają ekscytujące wieści. Od tego tygodnia, w zależności od tego, gdzie w Jorvik będą one przebywać, znajdziecie na targ różne konie. Kiedy będą w Srebrnej Polanie i na arenie stajni Jorvik, pojawi się inny zestaw koni, a inny będzie w Forcie Pinta i Zachodnim Przylądku. W tym tygodniu targ znajduje się na arenie stajni Jorvik, gdzie znajdziecie trzy stare fryzyjczyki. I tak jak ostatnio mówiłam, że na poprzednim odcinku właśnie, gdzie nagrywałam to na starym fryzie, mówiłam, że o, to są unikaty. Tak tu się okazało. Że niestety nie są to unikaty już, można je kupić, ale z drugiej strony, cześć kochana, pozdrawiam, ale z drugiej strony to fajnie, no bo każdy będzie mógł, że tak powiem, sobie je zakupić. Dobra, to chodźmy, zobaczmy, co mają w tym lifetime'ie. O, oh, wow, mają owiki. No super, super, super. No powiem wam, że owiki i tak punktów nam nie dodadzą, więc tutaj nie mam nic przeciwko. Teraz szybciutko pojedziemy sobie na farmę Steve'a, żeby sprawdzić. To będzie taka raczej krótka aktualizacja, dlatego że ja tych zadań nie mam zamiaru robić. Ze względu właśnie na to, że nie dają żadnych punktów PD. No i jest to przykre trochę po mojemu, no mogli chociaż dać te 5 punktów, tak? Wiadomo, że jakoś inaczej by się to wtedy wykonywało, a tak to jest, no bez sensu. Dobra, to chodźmy na ten targ, najpierw wiecie gdzie? Na ten, gdzie są te ogłowia westernowe, bo tu jestem ciekawa, jak to wygląda. Jak to wygląda? Co mają tutaj ciekawego? Co mają ciekawego? Pokażcie się. O. No! Pozdrawiam Paulinę. Pozdrawiam. Okej, tu mamy owiki. Te są bardzo ładne, bialutkie, śliczne, ale szkoda mi trochę starkońców na razie. Podejrzewam, że właśnie w przyszłym tygodniu mogą pojawić się jakieś nowe konie. Chciałabym więc troszeczkę zaoszczędzić. Są, dobra, słuchajcie, oglądamy. Jakąś inną kamerę mogę? Taką bliższą? O, na przykład. A tu mamy takie białe, brązowe, one kosztują dość sporo, nie? Zielone, różowe, ale siła plus 2, naprawdę! Okej, okay. A coś do szybkości? No i powiedzcie mi, jaki to ma sens? Dodawanie ogłowia, które kurczę, nawet nie ma szybkości, bez sensu. Nie, no, myślałam, że... Jejku, myślałam, że chociaż tą szybkość będą miały, bo... No nie wypowiem się.
Dobra. Tutaj chyba nic nowego nie ma też. I tu mamy to, co było. Jazda 4. No to chociaż coś tam daje. Te spodnie są całkiem fajne, ale już jazda 3. Te, które mi się podobają, oczywiście. Proszę bardzo, proszę bardzo. Czekajcie! Wow, koniu, koniu, nie jedź mi tutaj, nie jedź mi tutaj. No raczej to nie będzie coś. Pozdrawiam. Coś ciekawego, co każdy chciałby tutaj obejrzeć. No ale dobra. To mi się podoba i pewnie nie ma szybko. O, jazda plus 8. Ta bluza też jest bardzo ładna, ale nie pasuje mi do niczego. Jazda plus 4 i plus 4. No nic specjalnego, powiem wam, tak naprawdę. Więc nie będę się tutaj za bardzo wypowiadać. No i co? No to by było na tyle. Ja wiem, że to było krótkie, krótki odcinek, ale no tak naprawdę nie mam tutaj co więcej wam pokazywać, bo nic więcej nie ma. Jestem strasznie zawiedziona tym, że te ogłowia, no bo okej, może są ładne, ale co mi z tego, kiedy ja chcę, żeby mój koń wyglądał i ładnie, i miał, wiecie, no dość dużo szybkości, a nie tylko, żeby ładnie wyglądał, bo to mija się z celem w tej grze, tak naprawdę. No nie wiem, zgadzacie się ze mną? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach swoje opinie, no bo nie powiem tak, jak mówię, są ładne, nie powiem tak, jak mówię. Jezus. A taka ma, koniec tego odcinka, bo naprawdę. I tak samo z tymi zadaniami, ja nawet nie będę ich sprawdzać, bo po prostu, no bo po prostu nie ma sensu. Także mam nadzieję, że ten krótki filmik i moje tutaj zawody tymi aktualizacjami ostatnimi się wam podobały. Mam nadzieję, że mamy podzielne zdanie, że też myśleliście, że będzie troszeczkę inaczej to wyglądać. No, ale może przygotowują coś lepszego, może będą w końcu te zadania właśnie z fabułą. Liczę na to i mam nadzieję, że odkupią sobie to, co teraz tutaj zrobili normalnie z tymi zadaniami, bo jestem zła. No i co? Bardzo, bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj właśnie w grze, ponieważ dzisiaj mam troszeczkę czasu więcej O Jezus, co ja gadam? Mam dziś zamiar troszeczkę więcej czasu poświęcić tej grze, więc prawdopodobnie zobaczymy się tutaj wieczorem. Kto wie, może jakiś live. Znowu tak mówię, a znowu ten będzie, że nie zrobię. Dobra, koniec gadania. Trzymajcie się, kochani. Cześć!